Hello, Hatwa Zero, siemanko ludziska, jestem Cichybu i witam was w kolejnym odcinku z OSU, w którym gramy, no zgadnijcie w co. Dobra, kochani, na samym wstępie, który mam zwyczaj przedłużać i postaram się nie zrobić tego teraz, chciałbym wam przekazać, że no w sumie, jeśli brzmię jakoś dziwnie, czyli trochę inaczej niż zwykle, trochę gorzej, powiedzmy, czy jakoś nieprzyjemnie, to musicie niestety to znieść, ponieważ jestem, no, zdziebko przeziębiony. W sumie mało powiedziane zdziebko przeziębiony, ale w zasadzie czuję się już na tyle na siłach, żeby nagrać w końcu ten odcinek, ponieważ planowałem zrobić to zaraz po przyjeździe ze Śląska. Kto nie wiedział, byłem na Tsuru Japan Festival, było super. Tak, no w sumie chciałem zaraz po przyjeździe nagrać osu, ale rozchorowałem się niesamowicie i dopiero teraz odzyskałem siły i wenę, żeby przyjść do was, tak, hejka, przychodzę do was z kolejnym filmem z kolorowych kółeczek, takie to pasjonujące. Dobra, kochani, co w dzisiejszym odcinku będziemy robić? Znaczy, to w sumie trochę głupie pytanie, jeśli chodzi o osu, ale właśnie, żeby nie było to tak zbytnio przewidywalne, no bo za dużo tutaj rzeczy nie można robić. Znaczy, nie, no, jak się uprzemy, mamy też inne tryby, ale skupimy się oczywiście na tym najbardziej podstawowym trybie, bo tylko w tym umiem grać. Jednak jest to urozmaicenie, do którego właśnie chcę w tym momencie przejść, ponieważ zagramy sobie oczywiście standardowo dwie mapki na filmie. Jedna z nich zaproponowana przez was, druga przeze mnie, ale druga przeze mnie, jednak zagramy ją na myszce. Ponieważ w sumie, znaczy nie no, pojawiły się takie pomysły, że hej, cichy, pokażę, jak grasz na myszce, no dawaj stary. No to w sumie czemu nie, no dobra, no i przy okazji też postaram się udowodnić, że to jest nieważne, czym grasz, i tak możesz to przejść, jeżeli jesteś na tyle dobry. No bo znaczy, chcę też przez to powiedzieć, że znam kilka osób, które używając myszki bez problemu porobiliby mnie w osu z palcem w dupie. Nie no, w sumie z palcem w dupie było im trochę za trudno, ale jednak myszką mogą spokojnie ze mną wygrać, nawet przeciwko mnie uzbrojonemu w tablet, więc to naprawdę jest bez różnicy, czego używasz. Co do mapki, którą dzisiaj zagramy... Ale to jest głośno. Nie zagramy tego, jednak nie jest to mapka zaproponowana stricte z filmu, którym zachęcam do zaproponowania, tylko będzie to mapka z live'a. Wiem, że tutaj trochę oszukuję, ale ta mapka jest tak wspaniała, ojojoj, taka piękna, że po prostu musimy ją zagrać. Mówię o tej mapce. Graliśmy ją ostatnio na live'ie z OSU, na które oczywiście bardzo serdecznie was wszystkich zapraszam. Link do Twitcha tam oczywiście w opisie, żebyście mogli sobie wejść. Też tak, no, lekko odchodząc od tematu, chciałbym powiedzieć, że w sumie chyba zacznę zapowiadać live'y z OSU chyba na YouTubie, także, bo chyba nie każdy śledzi Facebooka, aczkolwiek do tego też bardzo zachęcam, żeby być na bieżąco. No i właśnie na takim live'ie, który robimy sobie na Twitchu co jakiś czas, ktoś zaproponował tą mapkę i jest tak wspaniała, że aż po prostu poczułem, że to byłaby zbrodnia, gdybym nie nagrał z tego filmu. Znaczy, nie posłużył się nią, nagrywając kolejny odcinek z OSU. No, po prostu piosenka jest świetna, jest świetnie zmapowana. Jeszcze na ta wisienka na szubku tortu, czyli ten art z tyłu. Wiem, że wiele osób sugeruje przyciemnienie, to aż tak mi nie przeszkadza, przyzwyczajenie się do grania z artami w tle, a ten jest tak śliczny, że kolejną zbrodnią byłoby go po prostu zwykłe zaciemnienie. Postaram też się nie odzywać podczas grania piosenki, ponieważ rozprasza mnie to i pewnie rozprasza was, a chciałbym się maksymalnie skupić, więc teraz zamilknę.
Uhu, udało się. Dobra, kochani, więc myślę, że chyba każdy się ze mną zgodzi, że ta mapka była warta nagrania. Patrzcie, S! Z S jak... słabo. Nie, naprawdę, kochani, będę się nad tym zachwycać i spuszczać, bo naprawdę jest świetnie zrobiona. W poprzednim odcinku dużo osób zaproponowało Unravel, więc myślę sobie, że w przyszłym sobie to zagramy. Ale zrobiliśmy mały wyjątek i nagraliśmy to, ponieważ uznałem, że ta mapka jest dużo lepsza i dużo bardziej warta pokazania. W sumie link do niej też dam chyba w tym, w opisie, żeby każdy mógł sobie nią zagrać, bo ona jest bodajże nie rankingowa. I chyba bardziej problematyczne jest znalezienie takich mapek, tak mi się wydaje w każdym razie. Dobra, a teraz przejdźmy do drugiej części odcinka. Czyli tego, gdzie tej części, gdzie będziemy grali myszką. Zagramy sobie mapkę w sumie, która jest jedną z moich ulubionych, przez to, żeby po prostu zminimalizować prawdopodobieństwo spieprzenia, bo jak już mówiłem kiedyś, chcę to robić bez żadnych cięć. Jednak, jeżeli pojawi się taka możliwość, taka ewentualność, że skrzanie coś, to zrobimy tak, że teraz będzie cięcie, jeżeli ten... I, znaczy nie, inaczej, po prostu po cięciu będzie... nagranie, znaczy to podejście, w którym wszystko poszło cacy. Postaram się uchwycić to tak, żeby tutaj było pokazane, która to już jest próba, żebyście mogli sobie zobaczyć, ile razy kombinowałem, jeżeli coś pójdzie nie tak. Jednak postaramy się, żeby za pierwszą się udało. Ciach, zaczynamy. Jeszcze nie przegrałem.
Wow, udało się za pierwszym razem. Szczerze powiedziawszy, wątpiłem w to bardzo. Więc, no oczywiście poszło o wiele gorzej niż miałbym to zagrać tabletem, ale patrzcie, wow! Jest aż tylko zielony pomyłek. B jak bardzo dobrze! Brawo Jonasz! Bardziej graj myszką, bo świetnie ci to wychodzi. No, dobra kochani, więc w sumie no dobra, no to chyba jest moment, w którym powinienem kończyć odcinek, bo zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Dobra, więc dzięki wielkie za oglądanie, ale to ekspresowo dzisiaj robię. Zapraszam was oczywiście na live streamy, które będą zapowiadane i tu na YouTubku, i tam na Facebooku. Oczywiście możecie zaproponować kolejne mapki, które mogę zagrać i na live'ie, i w sumie tu w komentarzach. Ja patrzę na wszystkie te propozycje. Znaczy, będę brał też pod uwagę ten Unravel, który dostał dość dużo głosów w poprzednim odcinku, więc możliwe, że też się pojawi w przyszłym. Zobaczymy, to jest w sumie wasza... Nie, moja kwestia, ja tu rządzę. No, więc, ale też oczywiście wasze propozycje, patrzę, no, staram się je rozważać. Więc, kochani, to by było tyle na dziś. Dzięki wielkie, że wytrzymaliście do samego końca, mimo że mówię kompletnie przez nos i jest... ale wiecie, co właśnie a propos mojego zatkanego nosa. Gdy grałem tą myszką, tak bardzo się skupiłem, że aż mi się odetkał. No, więc... dobra, to koniec, to już nie będę przedłużał niepotrzebnie, bo zawsze rozmywam to zakończenie niepotrzebnie, więc dzięki wielkie za oglądanie, za poświęcony czas, widzimy się w kolejnym odcinku z OSU, albo na kolejnym streamie, mam nadzieję, że jak najszybciej, więc na razie kochani, cześć!